Także co? Kawusia w ręku, piękne słońce za mną, a ja nagrywam dla ciebie film, w jaki sposób przeprowadziłem się do Andaluzji w wieku 22 lat, bez znajomości języka i tak naprawdę bez wcześniejszych podróży samodzielnie za granicę czy gdziekolwiek. No jedyna podróż wcześniej to była praca sezonowa w Polsce, w Łebie, jako barman 3 czy 4 lata temu i to był taki jedyny wyjazd. Także widzisz, powiem ci w tym filmie przede wszystkim swoją historię, jak to się zaczęło, a cofniemy się za chwilę do Świąt Bożego Narodzenia 2021 i stamtąd zacznę. Powiem ci, że widzisz, że wiele rzeczy tak naprawdę, które z pozoru wydają się nierealne, są możliwe do zrobienia. Także mam nadzieję, że wideo cię czymś zainspiruje. Zapraszam serdecznie. Cofamy się teraz do 2021 Boże Narodzenie, kiedy to byłem w górach polskich, w małej miejscowości przy Zakopanem i pracowałem jako barman w jednej z restauracji otwartej sezonowo. Byłem tam przede wszystkim po to, żeby zarobić pieniądze, żeby mieć bezpieczeństwo, żeby przeprowadzić się w inne miejsce i nie musieć na początku pracować, tak? Także pieniądze mi się przydały, więc wymyśliłem sobie, że pojadę tam i popracuję. Plany z Hiszpanią miałem już jakiś czas wcześniej w głowie, bo nawet rok temu w wakacji pamiętam, że uczyłem się trochę tego języka, co do teraz w głowie mi wiele nie zostało, bo jak wiemy, że no, jak się nie używa języka, no to niestety, ale on z głowy wypada. No ale wracając, przepracowałem te 2 miesiące ponad, bo z początkiem marca już wracałem. Ogólnie to fajne były tam warunki, bo mieliśmy zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione, więc wszystko co zarobiliśmy, czyli pensja podstawowa plus nasze napiwki, trafiały do naszej kieszeni, więc wszystko co zarobiłem tak naprawdę przywiozłem ze sobą, z tego względu, że nie było nawet czasu, żeby tam roztrwonić gdzieś, że tak powiem, te pieniądze, bo ciągle tak naprawdę pracowaliśmy, no ale mniejsza. Więc po pracy, kiedy sezon się skończył, chłopaki tam budują apartamenty, więc może być trochę głośno, no. Ale po pracy, kiedy z początkiem marca sezon się zakończył, wróciłem do Białegostoku, czyli miasta, z którego pochodzę, i zacząłem szukać zakwaterowania w Barcelonie, bo tam na początku chciałem się przeprowadzić. Po 2 tygodniach może szukania odezwała się do mnie dziewczyna, która... To nie jest łatwe znaleźć zakwaterowanie, tak przez internet, od razu powiem, w Hiszpanii, ale udało mi się po jakimś czasie. Odezwała się do mnie dziewczyna, że jej współlokatorka wyjeżdża na miesiąc na Teneryfę na wakacje, więc pokój jest wolny, czy nie chciałbym się wprowadzić. Popisaliśmy trochę, zbadałem tą dziewczynę, czy jest ona tak naprawdę wiarygodna, czy nie jest to żaden skam i tak dalej. Poprosiłem też, żeby wysłała mi filmik z, można powiedzieć, wideo podróży, czyli że nagrywa telefonem swój dom, jak wygląda, tak jak mój pokój wygląda. Zrobiła to bezproblemowo, więc postanowiłem, że po prostu wyślę jej pieniądze, no bo tak też chciała na sam start, żeby mieć pewność, że wynajmie to mieszkanie, bo to jest jednak tylko 1 miesiąc. No ale jak pisaliśmy już tydzień i zdobyłem jej zaufanie, ona moje, więc postanowiłem te pieniądze zaryzykować i wysłać. No i co? No i poleciałem. Wsiadłem w samolot na Modlinie. Poleciałem do Barcelony z walizką. Później wklepałem po przylocie, gdzie jestem, gdzie mam dojechać. Wsiadłem w jakiegoś tam busa, dojechałem tam. Pisałem z tą dziewczyną, ona była gdzieś na mieście, to musiałem na nią jeszcze zaczekać z 20 minut, zanim przyszła. No i finalnie się wprowadziłem. Śmiesznie było na początku, bo ona bardzo mało po angielsku rozmawiała, a ja tak naprawdę też bardzo mało, ale jakoś tam trochę po hiszpańsku jeszcze słówek pamiętałem, trochę po angielsku, to się jakoś tam na migi dogadaliśmy. Prowadziłem się i tak dalej, ona mi pokazała zasady. No i zacząłem sobie żyć w Barcelonie. Pierwsze dni były takie dziwne dla mnie. Nie wiedziałem w ogóle co zrobić ze sobą, więc zacząłem zwiedzać po prostu atrakcje, które są najpopularniejsze, czyli Sagrada Familia, jakieś tam parki. Poszedłem oczywiście na plażę i zacząłem nagrywać z tego vlogi, które możesz znaleźć na moim kanale. Plus zacząłem poznawać ludzi z Polski, bo jedynie z nimi mogłem się na start dogadać, a mając nadzieję, że oni znają bardziej hiszpański lub angielski, to miałem nadzieję, że mnie gdzieś po prostu wprowadzą. Tak naprawdę cały mój wyjazd, bo spędziłem w Barcelonie około 3 tygodni, ponad lekko, był stresujący dla mnie. No po prostu ja tak naprawdę byłem trochę wtedy jeszcze, można powiedzieć, zagubiony. Nie wiedziałem do końca, czego chcę od tej Hiszpanii, czy chcę tu zostać na dłużej, czy nie. Po prostu starałem się poznać jak najwięcej ludzi, jak najwięcej rzeczy, które się wokół działy w tej Barcelonie, żeby sobie po prostu dojść do jakichś wniosków, czy zostajemy, Kubuś, czy wracamy i szukamy czegoś innego. No i widzisz, po 3 tygodniach chyba doszedłem do wniosku, że póki co to Barcelona nie jest dla mnie, więc stwierdziłem, że wrócę do Polski. To był 20 chyba 9 czy 8 kwietnia,
kiedy miałem lot powrotny. Z końcem miesiąca jakoś po prostu stwierdziłem, że wracam do Polski, biorę walizę. No, trochę tak się dziwnie czułem, bo nie chciałem wracać do Polski tak naprawdę, ale z drugiej strony miałem takie poczucie, że okej, minęły 3 tygodnie, ja tak naprawdę tylko wydaję tu kasę, zbytnio żadnego ruchu większego nie poczyniłem tutaj, być może za mało czasu wtedy sobie dałem w tej Barcelonie, nie wiem, aczkolwiek było, minęło, wróciłem, zjechałem do Polski i siedziałem cały maj. Tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, gdzie mogę ruszyć znowu, bo nie chciało mi się siedzieć, nie? Wybrałem właśnie ten rejon, Malaga. Ja mieszkam obecnie pod Malagą, bo usłyszałem, pamiętam, w górach od jednej dziewczyny, która przyszła ze swoją mamą zjeść coś do karczmy i pić też. I później jak się trochę napiły, to podeszły do mnie pod bar i gadały ze mną. I pamiętam, że powiedziałem im o moich planach, że chcę do Barcelony i tak dalej. One powiedziały, że jedź lepiej na dół, jedź Malaga, Marbella, zobacz, tam więcej jest bogatych ludzi, tam więcej możesz mieć perspektyw, więcej możesz zarobić i się bardziej rozwinąć i tak dalej, nie? Wezmę łyk kawy, bo suszy. Tak sobie widzisz, później przypomniałem te słowa i stwierdziłem, dobra, zobaczymy, co jest w tej Maladze. Trochę też poczytałem, zrobiłem jakiś research w internecie. No i spodobało mi się, 300 słonecznych dni w roku, co się przekonałem tutaj, bo odkąd tu jestem, to przez 100 dni padał deszcz tylko 4 razy, także to jest niesamowite. No ale wracając, zrobiłem research, szukanie mieszkania, szukanie lotu i tak dalej. Znalazłem mieszkanie trochę łatwiej, aniżeli wtedy, kiedy szukałem w Barcelonie. Pomyślałem sobie wtedy, okej, może mam już jakieś doświadczenie w szukaniu, to mi po prostu łatwiej poszło. Lot też kupiłem łatwiutko. Pamiętam, na 7 czerwca kupiłem lot i wiesz, mieszkanie znalazłem w taki sposób, że szukałem na grupkach, podała mi jakaś kobieta namiar do swojego znajomego, który wynajmuje apartamenty w Maladze, bo na początku miałem mieszkać w centrum Malagi, tak sobie postanowiłem. No i napisałem do niego, tak samo jak z tamtą dziewczyną postępowałem, musiałem go trochę poznać i tak dalej, także z tydzień researchu zrobiłem, zanim mu kasę wpłaciłem, bo też chciał kasę, ale on chciał też umowę, czyli jakby wysłał mi umowę elektroniczną, 7 stron, jakieś kurcze umowy po angielsku, przetłumaczyłem sobie to, dałem też dla koleżanki, która zna bardziej angielski, żeby mi pomogło, ta koleżanka też jakby studiuje prawo, już chyba kończy, także dałem jej, bo myślałem, dobra, no ona takie umowy ma na co dzień, także będzie wiedziała, czy to nie jest żaden scam pewnie, jak spojrzy, powiedziała, że jest okej, więc podpisałem, wysłałem mu razem z pieniędzmi tą umowę. I odzywaliśmy się do siebie jakiś tydzień czy półtorej, bo myślałem, że po prostu, wiesz, mam to zakwaterowanie, jestem z nim ustawiony, miał po mnie wyjechać na lotnisko i tak dalej. Okazał się skamerem, niestety straciłem swoje pieniądze. Jakby dalszą część tej historii opisuję w filmie, który tutaj ci wrzucę. Możesz sobie wejść zobaczyć, jak to było dokładnie, no ale koniec końców co? 2 dni przed wylotem dowiedziałem się tak naprawdę, byłem pewny wtedy, że już nie mam mieszkania na start, więc szukałem jakichś hosteli. Najtańszy hostel tam z 30 euro kosztował na start, także no nie widziało mi się to dobrze, że w hostelach, i to był jakiś obskurny, serio. Po prostu na gwałt szukałem innego zakwaterowania po stronach, które już znam, po grupkach, tak dalej, żeby na miejscu po prostu ktoś mnie przyjął, nie? Bo nie rezygnowałem, po prostu powiedziałem sobie, nie, lecę, co by miało nie być, nie? Lot jest kupiony, tak dalej, walizka spakowana. Pamiętam, że jechałem Flixbusem, taki przewoźnik z Białegostoku na lotnisko Modlin, i w tym przewoźniku, gdy jechałem, udało mi się dogadać szczegóły i zakwaterowanie, w którym teraz jestem, w którym teraz siedzę. Fajny współlokator napisał, że odbierze mnie z lotniska i tak dalej, że bez problemu, że jeśli mam mu zapłacić, ja mówię, zapłacę ci na miejscu, gotówką, on, że bez problemu, okej, odebrał mnie, zawiózł tutaj, zapłaciłem mu. Jestem tu, jest 7 czerwca, wieczór. Ja tak naprawdę po zapłaceniu mu miałem tylko 400 euro. Tyle mi zostało pieniędzy, żeby po prostu sobie robić tutaj jakieś ruchy. A pierwsza rata za zakwaterowanie kosztowała trochę więcej niż 400 euro. Także widzisz, no, jak człowiek jest przystawiony do ściany, można powiedzieć, to zaczyna myśleć, zauważyłem, zaczyna zbierać w sobie, kurczę, więcej energii jakoś na to, żeby kombinować, tak? Więc pierwsze moje dni tutaj były aktywne. Pierwszy dzień badam okolice, drugi dzień tłumaczę CV na angielski, drukuję, trzeci dzień szukam pracy, czwarty dzień dostaję pracę jako barman w Irish pubie w porcie, w miejscowości obok, pamiętam, miałem do pracy z 1,5 kilometra. To było w ogóle tak, że wchodzę, szukam CV, wiesz, daję jakiejś dziewczynie, ona patrzy i mówi, o, szef właśnie idzie, szef tak mnie obczaił od góry do dołu, zadał mi kilka pytań, skąd jestem, czemu tutaj pracy szukam, tak dalej.
a może chcę zarobić, nie, że dopiero się tutaj wprowadziłem i chcę tutaj zacząć życie. On tak, kiedy możesz zacząć pracę? A ja mówię, no teraz mogę. On, no to dawaj. Akurat był weekend, to mieli trochę zapierdziel, więc wskoczyłem sobie tam popracować. Pamiętam, że tako mi zleciało, bo był mega duży ruch. Przypominam, że ja nie znałem ani hiszpańskiego, ani angielskiego, choć klientela była 90% to byli Anglicy, bo to był Irish pub, więc wiadomo, jacyś Irlandczycy, Anglicy, angielskojęzyczna klientela była. No angielski, wiesz, znałem na podstawowym poziomie, więc kilka zdań mogłem wymienić, ale nie żeby to tak się porozumieć, więc jak ktoś coś ode mnie chciał, to musiałem mówić excuse me, can you repeat, wiesz o co chodzi, jakby w pewnym momencie to było śmieszne, bo stoję za tym barem. Jakbyś przyszedł do baru na przykład w Polsce, no to spodziewasz się, że pogadasz z barmanem, ale ze mną nikt nie mógł jakby tak pogadać, wiesz. Ludzie na szczęście byli otwarci, śmiali się z tego, nie? I jakby jeszcze uczyli mnie tego angielskiego na początku, więc to było fajne. Aczkolwiek czułem się trochę niezręcznie na start, ale później jakoś przywykłem. No i dobra, łyk kawusi, lecimy dalej. Popracowałem tam trochę, pamiętam, żeby zarobić, ale moim głównym celem było to, żeby znaleźć klientów pod treningi personalne, bo w tym się specjalizuję, tak? Więc oczywiście też w pierwsze dni zacząłem szukać jakiejś fajnej siłowni, chociażby dla siebie, żeby móc sobie tam trenować. No i tak naprawdę znalazłem polecenia, choć ta siłownia nie była taka fajna, przetrenowałem tam miesiąc i zmieniłem ją na siłownię, która raz, że była bliżej i którą wam, jeśli chcecie, pokażę w kolejnych vlogach, bo jest bardzo fajna, ma widok na morze, na palmy i tak dalej, także klimacik jest cudny. Znalazłem tą siłownię i znalazłem pierwszych klientów na treningi. Także to był mój sukces. To byli Polacy, z którymi trenuję również do dzisiaj i pozdrawiam, bo tak naprawdę dzięki nim, dzięki temu, że trenują ze mną, że mogę im pomóc w tych treningach, w zadbaniu o swoją formę, ja mogę tutaj żyć, można powiedzieć, na normalnym poziomie, także jestem wdzięczny. No i co? No i znalazłem siłownię, na której też mam fajne warunki, żeby ich po prostu móc prowadzić, więc jestem zadowolony. Sobie tutaj żyję tak naprawdę tak do teraz. Widzisz, możesz zadawać takie pytanie, czy da się żyć tutaj bez znajomości języka hiszpańskiego. Ja myślę, że tak, ale warto znać, żeby się chociażby dogadać. Angielski to raczej musisz znać, no bo Polaków tu nie jest jakoś super, super dużo i przewagą oczywiście tutaj ludzi wokół są osoby, które mówią albo w języku angielskim, albo w hiszpańskim. Więc jak znasz angielski, to dogadasz się z jakąś tam częścią, ale hiszpański fajnie znać, bo po prostu to jest jednak Hiszpania i masz ten social lepszy, social life, wiesz, żeby z kimś wyjść na jakieś imprezy, na jakieś spotkania, zagadać do kogoś, czy chociażby po prostu pogadać z kimś, z Hiszpanem w jego rodzimym języku, zaufaj mi, jak będziesz gadał z Hiszpanem w jego rodzimym języku, to on będzie zadowolony, z jakiego kraju byś nie był, on będzie cię traktował super, będzie uśmiechnięty do ciebie, ale większość Hiszpanów zauważyłem, że nie jest skłonna tak gadać z tobą po angielsku albo po innym języku, z tego względu, że no po prostu nie lubią tego, nie? Oni są w swoim kraju i pomimo, że to jest mega kraj turystyczny, to nie chcieliby porozmawiać z tobą w swoim języku i zauważyłem, że wtedy są po prostu dla ciebie milsi, więcej możesz załatwić i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa, które możesz ty zadać, to jest, czy Hiszpanie faktycznie są tacy otwarci do ludzi, uśmiechnięci? Widzisz, i tak i nie, są w większości przypadków tacy otwarci, bardziej ekspresyjni na pewno, czyli że wyrażają te emocje, wiesz, bardziej na zewnątrz, że podotykają cię tutaj, czy coś. W Polsce nie spotkałem się z czymś takim, żeby, wiesz, żeby to był tak kontakt fizyczny w rozmowie, bezpośredni, tak, żeby ludzie właśnie byli otwarci tak na ten kontakt fizyczny. Myślę, że jakby tak za mocno do kogoś podszedł w Polsce i tak go podotykał, to raczej by cię tak jakby dziwnie by mu się zrobiło, co nie? Niezręczne by to było. Tutaj to jest bardziej tak, że oni cię, wiesz, poklepią, coś tam, que tal, como estás i tak dalej, więc myślę, że z jednej strony są otwarci, ale z drugiej po dziurki w nosie mają już niektórzy tych turystów, z tego co zauważyłem, więc jak widzą już ich na co dzień, to jednak wolą zamknąć się w tym swoim gronie, żeby po prostu od tych turystów odpocząć. Taka moja rada dla
osób, które chciałyby przeżyć coś podobnego. W sensie jakby, na przykład masz już dosyć siedzenia w Polsce czy coś i chciałbyś gdzieś ruszyć, no nie? Na przykład tak jak ja tutaj ruszyłem do Hiszpanii, to ty masz jakiś tam kierunek swój, Włochy, Francja, Grecja, cokolwiek by to było, nie? Jakie rady ja ci mógłbym dać na start, żeby było ci łatwiej? Widzisz, na bazie mojej historii od razu ci powiem, co wywnioskowałem. Warto jest zrobić sobie zapas. Zrobić sobie zapas w postaci poduszki finansowej, zarobić sobie wcześniej jakieś pieniądze, żeby móc po prostu na spokojnie zaklimatyzować się po przyjeździe w danym miejscu i nie musieć na gwałt szukać pracy. To jest fajne, bo jak masz poduszkę finansową, wiesz, pieniądze dają ci swego rodzaju niezależność i kiedy ty nie musisz pędzić, żeby pracować gdzieś, tylko możesz na przykład, wiesz, wynająć sobie mieszkanie, kupić jedzenie, zabezpieczyć jakby podstawowe swoje potrzeby, to tak naprawdę masz przestrzeń do tego, żeby pomyśleć, czego chcesz, a nie co musisz, tak? Więc warto jest na początku zrobić poduszkę finansową, żeby się nie stresować. I teraz w zależności od danego kraju, do którego się wybierasz, ta poduszka finansowa musi być mniejsza lub większa i ty musisz zbadać, zrobić research swojego kraju, do którego chcesz się wybrać, za ile się tam żyje, ile kosztuje wynajem, ile kosztuje jedzenie, jakie są ceny i tak dalej, nie? Przysłowiowy research i wyliczyć sobie budżet, który będzie ci potrzebny, który starczy na twój sposób życia, twój tryb życia miesięczny, tak? No bo każdy ma inny. Jeden zje w restauracji 3-4 razy w tygodniu, a jednemu 3-4 razy w miesiącu wystarczy, tak? Takie wyjście. Różnie jest. Musisz sobie wyliczyć na podstawie twojego trybu życia w danym kraju, ile ci to będzie kosztowało, później wyrobić sobie poduszkę finansową i działać, nie? Generalnie. Komu polecałbym taki wyjazd jeszcze? Może to być ciekawe. Jeżeli ty masz jakiś fach, czyli na przykład tak jak ja, nie wiem, ja umiem prowadzić treningi personalne, specjalizuję się w tym, jestem trenerem, co nie? I ja pomyślałem sobie tak, że jeśli mi się tutaj podoba ten rejon, co nie, mi się tutaj spodoba, to wystarczy, że nauczę się języków i przekuję ten fach po prostu na klientów stąd. I będę żył w tym miejscu, robił to, co lubię, bo lubię trenować z ludźmi, nie? No i tyle, nie? I wystarczy, że tylko nauczę się z nimi porozumiewać i będę już mógł to robić, nie? Czyli dokładasz cegiełkę jakąś, nie? Jak ty na przykład umiesz angielski bardzo dobrze, to też fajnie by ci tu było, bo przyjeżdżasz, dajesz korepetycje z angielskiego, załóżmy, uczysz ludzi angielskiego, za to zarabiasz pieniądze i porozumiewasz się na start też z jakąś częścią ludzi tutaj, bo ludzie trochę mówią tutaj po angielsku, nawet ci Hiszpanie trochę mówią, nie? Niektórzy nic nie mówią, dasz radę. Widzisz, możesz zarobić, możesz jeszcze online udzielać też korepetycji, no i uczyć się tego hiszpańskiego już tu na miejscu. Jeżeli ci się to miejsce spodoba, no to... to zapraszam, nie? Widzisz, ja bym to kombinował tak, bo ja już dawno, wiesz, świadczyłem jakieś usługi i z tego zarabiałem. Czy to były treningi, czy to tam coś innego, to zawsze jakoś tak sobie radziłem, co nie? Jakoś mnie nie kręciła taka praca na etacie. Bo widzisz, musisz wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jak przyjeżdżasz tutaj do pracy na etacie, to warto, żebyś znał ten angielski, ale ogólnie poza sezonem tutaj rynek pracy takiej normalnej, jaką ty masz może w głowie, że idziesz na 9 i o 17 kończysz, jest strasznie okrojony i nawet Hiszpanie nie mają tutaj pracy i są bezrobotni często. Moim zdaniem raczej wyspecjalizowałbym się w jakiejś umiejętności. Tak naprawdę jesteś pewnie ekspertem w czymś. Umiesz coś bardzo dobrze robić. Czy to jest, jak jesteś kobietą, wiesz, robienie paznokci, czy rzęs, jakiś ten, tu medycyna estetyczna jest wysoko rozwinięta, ogólnie moda jest na wysokim poziomie, ludzie chcą się sobie podobać, o tutaj, nie? Więc tutaj może w takie rzeczy bym celował, jeśli się znasz na tym, super. Trzymaj się, będę to kończył. Ogólnie puenta jest taka, że jeśli o czymś tam, wiesz, marzysz, coś masz w swojej głowie, typu właśnie przeprowadzić się do jakiegoś innego kraju, ale nie wiesz, czy ci to wyjdzie, bo nie wiesz, czy ułożysz sobie tam życie, to jeżeli nie sprawdzisz tego na własnej skórze, to tak naprawdę nie będziesz tego wiedział do końca życia, bo nic się nie dowiesz w internecie. Doświadczenia, wrażenia realne różnią się od tego, co ludzie ci piszą w internecie, więc sprawdź to na żywo, na własnej skórze. Także pozdro czołem. Jak cię interesuje, chcesz o coś zapytać, jeśli chodzi o takie właśnie wyjazdy albo o to, jak się tutaj żyje, napisz w komentarzu. Jeśli chcesz zgłosić się po współpracę trenerską,
też możesz dać znać. Trzymaj się, na razie, miłego dzionka, cześć.